Siemanko, witam serdecznie, ja jestem Mateusz i witam was dzisiaj w nowej gierce. Ta gra się nazywa Sabotaj i z racji tego, że ja zauważyłem, że wy po prostu lubicie u mnie oglądać strzelanki, to pomyślałem, zagramy w Sabotaja. Bo moim zdaniem ta gierka to jest taka lepsza wersja tych wszystkich innych strzelanek, które wszyscy dobrze znamy. No wiecie o co chodzi. Możemy sobie doładować złoto i srebro i teraz zobaczcie, wchodzimy sobie w inwentory, czyli w ekwipunek, cases. I tak, dobrze widzicie, bo zobaczcie, że można sobie tutaj otwierać normalnie skrzynki. Możemy sobie kliknąć open i tutaj... losowują nam się bronie. Dobra, zobaczmy. Niebieski skin. Okej, czyli to akurat jest takie same jak w niektórych gierkach. No i słuchajcie, no bo jest to strzelanka, za chwilę sobie pogramy i w ogóle zobaczycie, jak wygląda cały gameplay. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze wam pokażę, że tutaj można w ogóle customizować każdą broń. Naganiać 1, 2, 3. Od teraz to jest mój kałach. O kurde, ej patrzcie. I można właśnie, tak jak mówiłem, można wszystko customizować, ale nawet... Co trąbi się tutaj pokazuje, że tutaj mogę sobie zmienić kolor karambita. O, zobaczcie. Czy to nie wygląda potężnie? Oczywiście, że wygląda, a w tej gierce możemy sobie to po prostu zmienić, co nie? Grając sobie tutaj meczyki, możemy wbijać levele karnetu, bo ten karnet można wykupić, bo tak, istnieje coś takiego jak karnet, to jest Battle Pass. Możemy wykupić wersję podstawową i wersję za złoto. Złoto, które mamy tutaj i te złoto możemy sobie po prostu kupić klikając, nie? Tutaj mamy właśnie kupno złota. No ale moi drodzy, bo byście pomyśleli, no dobra, graj już, ale zobaczcie, jest jeszcze coś takiego jak klan. Możemy sobie stworzyć własny klan, to kosztuje 9000 złota, ale go stworzę i będziemy mogli grać razem. Team Mateo, klan tak to Nywymy, czyli najlepsi widzowie Mateuka. I proszę bardzo, i teraz możemy sobie w końcu pograć. Troszeczkę sobie pozmieniałem i zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje, mam mam karambita i wroga, którego właśnie wyeliminowałem. Proszę bardzo, czekajcie, czy ja jestem na ich respie? Nie, ale generalnie zobaczcie, teraz wszedłem w coś takiego jak powiedzmy serwery społecznościowe, chyba tak bym to nazwał. I co, i można sobie po prostu pograć. Można tutaj również jakieś rankedy grać. Teraz jest chyba taki coś w stylu deathmatchu. Oczywiście sobie za chwilkę zmienimy tą mapkę. I są oczywiście, słuchajcie, klany, czyli można grać w klanie i wy dołączacie do mojego klanu, widzieliście jak go stworzyłem. Ja mam nick Mateo320, zresztą to wszystko będziecie mieli w opisie, tak samo jak link do pobrania tej gierki. I na jakimś live'iku, myślę, że to jest fajna gierka, to jest z jednej strony sprawia ona mnóstwo przyjemności i radości, ale nie trzeba się przy niej skupić aż tak jak się wydaje. Więc myślę, że to jest właśnie idealna też gierka na przykład do live'a, nie? A jak ma się swój klan, czyli swoich widzów jakiś tam... O kurde! Proszę bardzo, refleks. Bulls A. Coś takiego, nie? Aj, no teraz tego zabrakło. No, ale generalnie to powoduje, że na live'ach wydaje mi się, że bardzo fajnie by się w coś takiego grało. Ale teraz, wiecie co mnie ciekawi? Czekajcie, o, shotguns. I kupmy jakiegoś takiego dziwnego shotguna. Co nowe kupmy, właśnie. To też jest w CS-ie. Przybliżanie z shotguna, tego jeszcze nie było. Patrzcie. Nie widzi mnie. No nie, więc myślę, że to jest właśnie idealna też gierka na przykład do live'a, nie? A jak ma się swój klan, czyli swoich widzów jakiś tam... O kurde. Proszę bardzo, refleks. Bulls A. Coś takiego, nie? Aj, no teraz tego zabrakło. No, ale generalnie to powoduje, że na live'ach wydaje mi się, że bardzo fajnie by się w coś takiego grało. No i dobra, jesteśmy na mapce. Teraz widzę, że różni się tutaj naprawdę sporo, bo po pierwsze będziemy już grali tak jakby normalny meczyk, nie? Nie wiem, co właśnie kupiłem. Kurczę, jest mini stresik. Tutaj jest z tego co wiem 15 rund, każda po 3 minuty. Jesteśmy w czwartej rundzie. Czekajcie, czy ja mam bombę? Ja nie mam bomby, ale... Nie mam też jeszcze innej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajcie, prestiż jest najważniejszy. Ej, podoba mi się to, że można na przykład z takiego kałaszka przybliżać. Fajnie, gdyby to dodali we wszystkich grach. Aj, dobija mi fragi. O, a teraz nie mogę się wykazać. Okej, okay, zaplantowali bombę. Ale już nie mają przynajmniej jednego przyjaciela. Wow, widziałem, że tak się da przez to skonować. Dobra, drugi też poleciał. Czekajcie, tą bombę jakoś... Ktoś musi defuzować, hello? Dobra, nie, tu trzeba się wycofać. Pójdziemy drugą stroną, bo ten gościu za szybko biegał. Więc nie będziemy ryzykowali, głupio by było przegrać taką rundę. No i fajnie. Teraz spróbujmy z shotgunem zraszować longa. Zawsze o tym marzyłem, a teraz w końcu będę mógł to w Sabotaju spełnić. Okej. Jednak zamienię na jakąś inną broń.
Okej, dobra. Kolejny leży, to był... To jest wyeliminowane akurat przeze mnie, bardzo fajnie. Karambidzik, może ty mi wyczujesz, gdzie jest ostatni. Okej. Okay. Tutaj jest bomba. Okej. Okay. Dobra, i trzeba ją teraz... Wow! Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, ja go muszę osłaniać teraz, tak? Jestem bogiem w tej grze. Ja nie mogę. A, tak się właśnie raszuje. Jakiś granacik poleci. Wchodzimy. Już myślałem, że sobie troszeczkę życia tym odbiorę. Czy B jest puste? Nie. Zraszujemy go. Tylko sprawdzimy. Nie, tutaj jest nic, nikogo nie ma. Wow. Wow, 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 wow. Dobra, jest tu chyba czysto, nie? Chyba, że na respie ktoś jest. Wydaje mi się, że ktoś może być już ze snajperką na respie. Ale nikogo nie ma. Ty, fajnie, w sumie nie zabrali mi aż tak dużo życia. Też śmiesznie. Dobra, a shorta zaraz szujemy. Tego jeszcze nie ruszowaliśmy. Jestem ciekaw, co tu będzie na shorcie. Co my mamy? Granata i smoke'a. No tutaj może się coś dziać, tak mi się wydaje. Tak, tak coś przyczuwam. A! Ktoś tam był, bo widziałem. Oj, oj. Dobra. Tam też ktoś był. Chyba, że uciekł. Aha, przestraszył się. Przestraszył się. Halo? Halo, ej. Nie, jest, jest, bo generalnie już myślałem, że jeśli tutaj by go nie było, to on by nie zdążył tak szybko uciec. A wtedy wychodziłoby po prostu na to, że ja miałem zwidy, co nie? Dobrze, zostało dwóch na dwóch, gdzie ja tego życia jednak nie mam 100%. I w ogóle nie wiem, czemu oni we dwójkę patrzą w to samo miejsce. Pewnie jeden gościu kampi. Dobra, ale ja chyba wiem, gdzie jest. Nie są przeciwnicy. Oj, 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 niebezpiecznie. Ale mam granata. Rzucę im granata. Oj, ajajaj. Zobaczcie, nawet z Digla można sobie przybliżyć, nie? To jest fajne, bo po pierwsze, można przybliżać z każdej broni, ja stąd uciekam. Każdą broń można customizować. Są też skrzyneczki. Miałem taką dobrą akcję, mi ten gościu zepsuł. Snajperkę kupimy. Że ja też o tym nie pomyślałem. Przecież na coś takiego snajperka jest wręcz idealna. Snajperki też trzeba umieć strzelać. No i proszę bardzo. Czy tam był gościu? Jeszcze jeden? Tak, tam jest jeszcze jeden gościu. No wychyl się, pokaż, pokaż się. Pokaż się jeszcze raz. A ten mi go dobił. Ale nie, zobaczcie, że gierka naprawdę jest łatwa, nie? W sensie, jeśli ktoś lubi grać w strzelanki, zobaczcie. Nie gram w tą gierkę 100 godzin, nie? Sobie troszeczkę pograłem na luzie i kurczę, fajnie jest. No... Ale się wycwanili. Czemu ten gościu wcześniej nie dał sobie znać? I bym miał takiego ładnego fraga. Przecież jak ja bym zrobił tego fraga, ja bym od razu dał go na początek filmu. Proszę bardzo. I teraz idziemy na ich respa. Po prostu będziemy sobie wyczekiwali przeciwników. Jestem drugi w tabeli. Wow. Wow, wow, wow. Ajajaj. No co, co jest gościu? Co jest gościu? Gościu, co nie mógł mnie trafić, ja sobie skakałem. Dobra. Co jest? Tu gościu się strzela. Co on tutaj robi? Skosy, dawajcie go skosy. Skosy, 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 nie strzelajcie do mnie. Czy ja go zabiłem z... Nie, chyba nie. Chyba ktoś mnie uprzedził, ale szkoda. A w ogóle tutaj jest nasza wieża. Czemu nikt mi nie powiedział, że tu jest nasza wieża? Halo. A widzicie? Nie, jednak AWP-ka jest lepsza. Dużo jest lepsza AWP-ka. Okej. Okay. To by było na tyle. Wychodzimy sobie z gierki. Jeśli chcecie sobie też pograć, odmóżdżyć się, bo myślę, że jest to taki dobry odmóżdżacz. Macie link do pobrania gierki w opisie. Tutaj macie mój klan, także jak chcecie, będę z wami grał na każdym live'ie. A na dzisiaj to wszystko. Życzę wam miłego weekendu. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, pa.